czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najmilszy, Demas mnie opuścił, umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki, Krecens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą. Jest mi bowiem potrzebny do posługi. Tychika zaś posłałem do Efezu, o Poncie, którą pozostawiłem w Troadzie, u Karpa. Zabierz po drodze, a także księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander Brązownik wyrządził mi wiele zła. Oddam mu Pan według jego uczynku. I Ty się go strzeż, albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym słowom. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone, natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i przy wszystkie narody je posłyszały. Oto Słowo Boże. Oto posyłam was jak owce między wilki.
Nie nosi z sobą czosna, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spoczy na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wyjdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im, przybliżyło się do was królestwo.